Witajcie kochani w kolejnym filmiku. To jest nasz pokój na dzisiaj. Ojej, jaka piękna łazienka. Tutaj jest nasz duży pokój, dwa ogromne znowu łóżka. Jesteśmy na 9 piętrze. No i tutaj taki piękny widok. Właśnie jesteśmy po bardzo pysznej kolacji. No tutaj chodzimy do takich bardzo fajnych restauracji. Tym razem też byliśmy w restauracji w tym naszym hotelu. No kuchnia przepyszna. No i teraz mamy wykupioną wycieczkę z przewodnikiem po wieczornym i nocnym Sydney. Będą tam jakieś takie bardzo popularne, piękne panoramy, miejsca i dodatkowo jeszcze nocne zwierzęta. Mam nadzieję, że uda nam się tam kogoś zobaczyć. No i co? Zapraszam na taki wieczorny Sydney. Przyjechaliśmy tutaj do parku Prices, czy może źle go wypowiadam, jak on się nazywa, napiszę jak się nazywa. Jest to jeden z największych parków tutaj w Sydney i przyjechaliśmy oglądać właśnie rudawkę. To są właśnie te latające myszy, które widziałam właśnie w Melbourne, ale to nie są myszy latające, to jest rudawka, słuchajcie. I teraz jest pora, o której się ona budzi i zaczyna lecieć na łowy pokarmu. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. Tutaj właśnie jest największa kolonia ich mieszkająca w Sydney. Kiedyś mieszkali właśnie w ogrodzie botanicznym, ale tutaj były zrobione wszystkie działania, żeby ich przesiedlić. No i największa kolonia tutaj właśnie zamieszkała. I są to zwierzęta wegetarianie, bo jedzą jagody, lubią właśnie figi i jakieś inne jagody, które potrafią znaleźć i potrafią nawet 40 km lecieć w poszukiwaniu pokarmu. I jeszcze taka ciekawostka o tych tutaj rudawkach, że w odróżnieniu od nietoperzy to mają dobry wzrok, duże oczy i właśnie dobrze widzą i tak właśnie lecą w poszukiwaniu jedzonka. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. Słuchajcie, aż ciężko się wychodzi stąd, bo tak fajnie właśnie oglądać te rudawki. Normalnie jak medytacja. Żyją one tutaj na specjalnych drzewach, ale oczywiście nie pamiętam nazwy, napiszę. A to jest kora tego drzewa, taka jak papier. Słuchajcie, normalnie w dotyku taka mięciutka jak papier. No i bardzo ich tutaj dużo jest. Teraz mają właśnie okres wylęgiwania małych, więc duże rudawki lecą na poszukiwanie pokarmu, a małe tutaj sobie zostają wisieć. Teraz idziemy oglądać, jakie specjalne papugi. Zobaczcie, jakie fajne są. To są rozelle, podobno. Mają różowe policzki. Zaraz będziemy je karmić i powinny bliżej do nas przylecieć. Zobaczcie, przyszły już pierwsze papugi tutaj na jedzonko. Bean chicken. I jeszcze magpie, to właśnie ten ptak tutaj wyglądający jak sroka nasza, tylko może bardziej czarny, no i to dość agresywny taki ptak, który kiedy wylęgają się u niego właśnie małe ptaszki, to może
atakować. A tutaj takie piękne papuszki, zobaczcie, jedzą z rąk. One są takie bardziej, mówią, spokojne i kulturalne. Zobaczcie, tutaj nasz przewodnik stoi z tymi papugami. Nawet się nie boją. Normalnie wsiadły sobie tutaj i jedzą z rąk. Wow. Jak on tutaj... O! Ile ja mam tutaj papug? Odwrócę kamerę i pokażę wam te tutaj papuszki. Ojej! Ale szczypią. O. O. Ale fajniusie! Czy wy widzicie, jakie fajne? Patrzcie, idziemy już dalej, a za nami gęsie, bin chicken. Papuga taka tutaj leci. O, zobaczcie, zobaczcie. Ale słodka, ale są słodkie. No, i tutaj są dzikie, prawdziwe gęsie. Zobaczcie, jakie wypasione, piękne. No, tyle tutaj ptactwa. I to wszystko z tyłu idzie. No, a tam latają rudawki. Ale fajne doświadczenie. No, nigdy w życiu nie przeżyłam czegoś takiego, żeby takie dzikie papugi siadały i jadły z rąk. No, nie oczekiwałam, że aż tak blisko będziemy z przyrodą. Myślałam, że będziemy po prostu obserwować, a tutaj normalnie wchodzimy w kontakt z tymi zwierzątkami. No, idziemy teraz jeszcze kolejne bardzo ciekawe zwierzątko oglądać. Jesteśmy na Bondi Beach, albo Bondi to się pisze. Nie wiem, jak się wymawia. Pani przewodniczka mówi, że to jest Bondi. Właśnie nazwa aborygeńska. I to jest jedna z dwóch plaży, takie must have, które trzeba zobaczyć tutaj w Sydney. Manly już dzisiaj z rana widzieliście. No a tu jest piękny Bondi. Auto tutaj zaparkowaliśmy. Idziemy na chwilę zobaczyć, jak wygląda ta plaża. Tutaj z drugiej strony są takie piękne graffiti. Trochę nam się śpieszy, bo jedziemy zaraz na taki plac widokowy, żeby zobaczyć widok na całe miasto, zanim jeszcze świat jest widno i słońce jeszcze nie zaszło. No, ale zobaczcie, jakie to fajne! Bardzo pięknie to wszystko tutaj rozmalowane. No, uważam, że taka ściana jest dużo ciekawsza, nie jest po prostu taka szara by była, nie? Co uważacie? Bardzo mi się podobają takie graffiti, jak są w mieście. Tutaj kolejne piękne graffiti. Taka przepiękna kobieta. No, bardzo, bardzo jakościowo to wszystko jest zrobione. Zobaczcie, nawet z bliska wygląda bardzo, bardzo ładnie. I oczywiście tematyka tutaj miejscowa. Takie sobie koale. No i ten ptak kukubara. Normalnie taka krzycząca Baba Jaga. I takie przepiękne ostatnie graffiti. Słońce powoli zachodzi. Teraz już idziemy z powrotem do samochodu i idziemy na jakiś piękny, piękny widoczek. Spełyśmy tutaj na najpiękniejsze miejsce, z którego można podziwiać właśnie całe miasto. Słońce powoli zachodzi, więc światło tutaj takie ciepłe, takie przepiękne. Zaraz odwracam kamerę i pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie, sporo osób już tutaj czeka na zachód słońca. Tutaj piknikują, leżą na kocykach. No i za chwilę słońce już zajdzie, podobno za 7 minut. Teraz jedziemy na drugą stronę Harbour, mostu Harbour, na kolejną taką piękną panoramę, która jest właśnie, jak są wiadomości, z Sydney, to tam jest ten widoczek, więc jedziemy zobaczyć ten widoczek. Podobno teraz słońce już sobie usiadło, zanim dojedziemy, zapalą światła, no i ma być piękny kolejny widok. Bardzo fajna wycieczka, słuchajcie. Później właśnie się odezwę i wszystko podsumuję, ale jestem bardzo zadowolona. Przyjechaliśmy, kochani, tutaj obejrzeć ten piękny, nocny, oświetlony most. Jak widzicie,
miasto tutaj z tej perspektywy bardzo ładnie się prezentuje. Oczywiście budynek opery. Zaraz jeszcze spróbuję podejść trochę bliżej, żeby Wam operę też przybliżyć. Bardzo chcę podejść bliżej. Tutaj jest przystanek łodzi, takiego wodnego autobusu, który tutaj przypływa. Teraz akurat ktoś tutaj na niego czeka. No a my sobie obejrzymy budynek opery z trochę lepszej perspektywy. Tak to oto wygląda. No i oczywiście ten pokaźny, ogromny most. Zobaczcie, tutaj jest wesołe miasteczko, czyli taki Luna Park. On jest otwarty cały rok. No super to wygląda. Chyba nigdzie nie wiedziałam, żeby tak w mieście było takie stacjonarne, całoroczne, wesołe miasteczko. No, chyba nie jedziemy tam do środka, ale wygląda to bardzo dobrze. Wracamy do samochodu, jedziemy do dzielnicy The Rocks, a później jeszcze do Hyde Parku oglądać bardzo fajne zwierzaki. Bardzo popularne miejsce, taka altanka, w której się odbywają bardzo często śluby, bo w Australii jest coś takiego, że udzielić ślubu można w każdym, dosłownie w każdym miejscu. No i zobaczcie, zaraz wejdziemy i zobaczymy, dlaczego tutaj to miejsce jest wybierane do tej ceremonii ślubu. No, to wiadomo dlaczego. Zobaczcie, jaki tutaj jest piękny widok, ale myślę, że w ciągu dnia też jest bardzo ładnie. Kiedyś to był dom burmistrza, później był przekształcony w obserwatorium i można było tutaj obserwować przepiękne niebo w Sydney. Ale po jakimś czasie, jak miasto się rozrosło i wiadomo, w takim mieście było dużo świateł, to niestety już coraz mniej było widać gwiazd, więc teraz tutaj już to obserwatorium nie działa i jest przeniesione dalej za Sydney w ciemne miejsce, gdzie można naprawdę podziwiać gwiazdy. Tutaj jeszcze z czasów obserwatorium został taki duży teleskop, kiedyś on był jeden z największych. No teraz wiadomo, są większe, ale proszę bardzo, tutaj jest taki wystawiony. To jest najstarsza dzielnica The Rocks. Właśnie z tego miejsca zaczął być budowany Sydney. Teraz wiadomo, tutaj dużo jest barów, dyskotek, życie nocne po prostu kwitnie. No i bardzo głośna muzyka, więc tak szybciutko Wam pokazuję, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. O, tak wygląda to z drugiej strony. Jesteśmy już w Hyde Parku. Przyjechaliśmy tutaj już, to jest nasz ostatni przystanek wycieczki. Przyjechaliśmy tutaj szukać oposy. Podobno tutaj licznie mieszkają. No i zobaczymy, czy uda się zobaczyć jakiegoś. Bardzo długo szukaliśmy tych zwierzątek. Na szczęście nam się powiodło i udało się nawet kilka na raz zobaczyć. I co najciekawsze, przyszły do nas tutaj. Mieliśmy tutaj chleb. No i one przyszły do nas spróbować, co mamy, sprawdzić. No jak widzicie, mimo że są to dzikie zwierzątka, dają się pogłaskać. A ciekawostka o tych zwierzętach, że potrafią udawać martwych. To jest taka ich technika przed drapieżnikami, w obronie przed drapieżnikami. No i tutaj już kończymy. A tutaj się zaczyna, kochani, kolejny dzień, gdzie bardzo mało nagrywałam.
byliśmy na takim wieczornym rejsie po zatoce. Przepłynęliśmy w jedną stronę półtorej godziny, potem z powrotem kolejne półtorej godziny. Był przepiękny zachód słońca, oczywiście opera w nocy, którą teraz widzieliśmy ze strony wody. I oczywiście kabaret, ale było tam dużo różnej muzyki, bardzo nam się spodobało. No i tutaj już wracamy do naszego hotelu. Jak widzicie, mnóstwo ludzi. No i ta tutaj fontanna, coś wspaniałego. Bardzo bym chciała, żeby taka fontanna kiedyś powstała w moim mieście. No i co? Kolejny dzień. Jedziemy na lotnisko. No i co, kochani? Jesteśmy już na lotnisku. Wylatujemy z Sydney. I chciałabym tutaj tak króciutko podsumować to przepiękne miasto. Na pewno tutaj wrócę. Bardzo mi się spodobało. I mogę porównać zwiedzanie tego miasta do układanki, do takiego puzzle. Bo najpierw jeździłyśmy autobusem. Dwie linie, czerwona, niebieska, bardzo dużo miejsc. Więc tak po prostu przejechaliśmy przez te miejsca. Potem wieczorem zobaczyliśmy te same miejsca z góry, z wieży, z 300 metrów nad ziemią. Czyli jeszcze raz te same miejsca widziałam z góry. Potem mieliśmy wykupioną wycieczkę po nocnym Sydney. No i wtedy na samochodzie nas pani woziła i pokazała znowu kolejne nowe miejsca, ale też te miejsca, gdzie bardzo chciałam wysiąść z tego autokaru, ale przez to, że pogoda była taka nie za bardzo wtedy, nie wysiadłyśmy, no to te miejsca zobaczyłam właśnie z tą panią, która nas woziła na tej nocnej wycieczce. No i zakończeniem tej wycieczki naszej w Sydney był wczorajszy rejs statkiem z występem kabaretu. I powiem wam, że wow, tak jakby Sydney teraz, ta mapa Sydney złożyła się jak układanka i bardzo, bardzo polecam to miasto, bardzo mi się to spodobało i na pewno wrócę i chyba nie raz, bo zapadło to miasto mi w serducho. Był to intensywny czas, ale bardzo fajny, więc gdybyście kiedyś chcieli przylecieć do Australii, to z tych miast, jak na razie widziałam, to chyba Sydney najbardziej mi się zapamiętał. Więc co? Tutaj kończę filmik z Sydney, lecimy do Adelaide i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa! I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Canyo. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all.